Ogromna porażka Margaret. Nigdy nie zdobędzie solidnego muzycznego wykształcenia. Margaret była ostatnio gościem Marcina Mellera i jego słynnej Melliny, cyklu wywiadów, w którym artyści opowiadają o swojej karierze i życiu prywatnym. Małgorzata Jamroży w czasie rozmowy przyznała się, dlaczego nie dostała się do szkoły jazzowej. Powód zaskakuje. Małgorzata Jamroży, znana szerzej jako Margaret, to utalentowana wokalistka, autorka tekstów oraz producentka muzyczna. Urodziła się w Stargardzie Szczecińskim i wychowała okolicznym Ińsku. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną i stopnia im. J. Paderewskiego w Choszcznie w klasie klarnetu i saksofonu. Rozgłos i pieniądze przyniosło jej jednak śpiewanie, które także jest jej pasją. Po przeprowadzce do Warszawy rozpoczęła studia na Uniwersytecie SWPS na kierunku anglistyki. Po trzech semestrach zrezygnowała z dalszej nauki na tym kierunku. Zapisała się do Policealnej Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie, a nawet prowadziła własny blog modowy. Jej zamiłowanie do mody widać zresztą w scenicznych, oryginalnych kreacjach. Niedawno Margaret gościła w Esce Rock. Wokalistka była gościem Melliny Marcin Meller. Autorka hitów, Thank You Vermouth, Wasted, Cool Me Down czy Byle Jak, wspominała o wielu traumatycznych doświadczeniach, które przytrafiły jej się z życiu. Wróciła pamięcią do gwałtu, którego padła ofiarą jako dziesięciolatka, opowiedziała również o apostazji, pracy we własnej wytwórni muzycznej Gaja Hordny, swoich zwierzętach i nowej płycie. Prezenter drążył jednak inny temat. Margaret nie dostała się do szkoły jazzowej. Powód zwala z nóg. Meller zapytał gwiazdę, dlaczego nie przyjęto jej do wymarzonej szkoły jazzowej. To, co odpowiedziała, szokuje. Bo mam opadającą powiekę. Jak pamiętam, byłam na tych egzaminach, to pani się do mnie odwróciła tyłkiem i powiedziała, że ona nie może na mnie patrzeć, i że mam wrócić, jak już nie będzie mi opadała ta powieka. A ja wtedy nie wiedziałam, że im powieka opada, wyznała Margaret w rozmowie z Marcinem Mellerem. Okazuje się, że Margaret, podczas śpiewania, nieświadomie przemykała jedno oko. Odrzucenie jej kandydatury z tak kuriozalnego powodu musiało być dla młodej wokalistki mocno rozczarowujące. Przyznała również, że od tamtej pory, przez jakiś czas, bacznie zwracała uwagę na swój feler, starając się panować nad niesforną powieką. Na szczęście, mimo nieprzychylności egzaminatorki, Margaret wciąż robi karierę.